Co roku ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego ratują życie i dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Każdego dnia ćwiczą swoje umiejętności na sucho, by o każdej porze móc udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Pod koniec maja Policki WOPR oficjalnie rozpoczął sezon letni 2022. W miesiącach zimowych trwały przygotowania sprzętu ratunkowego, łodzi i skuterów wodnych. W tej chwili już jesteśmy po wyremontowanym budynku, którego gmina sponsorowała jego wyremontowanie. Także mamy piękną świetlicę szkoleniową. Jesteśmy przygotowani na wszelakie kursy, szkolenia. Założyliśmy młodzieżową grupę ratowniczą, gdzie szkolimy adeptów już od najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że to będzie skutkowało na następne lata, że coś z tych młodych adeptów tej naszej szkoły wyrośnie. Jak co roku ratownicy WOPR-u będą pilnować bezpieczeństwa na plaży w Trzebieży. Dodatkowo podczas różnego rodzaju imprez okolicznościowych będzie zadysponowany patrol wodny. Na całym naszym akwenie, to znaczy od Skolwina aż po Trzebież Szczecińską, będziemy patrolowali, będziemy pełnili dyżury, będziemy zwracali uwagę też na tak zwaną policką mijankę, lecz same patrole nie będą tam stały non-stop, tylko będziemy wzywani albo telefonicznie, albo poprzez dyspozytora naszego CKRW. Grupa interwencyjna jest w gotowości od końca czerwca do końca sierpnia. Do zdarzenia jest w stanie dopłynąć nawet w kilka minut. WOPR-owcy przypominają, że każdy wypoczywający nad wodą powinien korzystać z plaż strzeżonych oraz nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.